Witajcie na kanale Kwasobranie. Kolejne spotkanie. Czeka nas chyba mecz z Wisłą Płock. Ostatnio spora przegrana. Spora przegrana naszego zespołu. Wysoka przegrana. Nie dziwię się, że tutaj Ketia jest. Nie dziwię się, że Ketia czeka na kolejne spotkanie. Ciekawe moją sytuację, jak ciekawe się stał, był patent z save'ami. Prawie utraciłem save Blister Rovers, nadpisałem go, nadpisałem grę Stali Mielec na save'ie z Blister Rovers. To było bardzo, bardzo ciekawe. No i dobrze, że tam jakaś kopia zapasowa była, no bo byłoby ciężko. Straciliśmy kolejny Blister Rovers, tego bym żałował chyba do końca moich dni. Trzeba uważać przy zapisywaniu, trzeba tutaj się starać, więc dlatego gdzieś pewnie może już ten slajd z Ketią widzieliście. Zobaczmy, jak ten sezon się kształtuje. Ketia tutaj dużo wolnego, zanim dojdziemy do Lecha Poznań, więc ruszamy na mecz z Wisłą Płock. Wisła przyjeżdża do nas, robimy zmiany. Szota sobie usiądzie, zagra tutaj Ketia, zagra Racios na prawej stronie. Ostatnio Grzesik się nie popisał, Gettinger tak samo odejdzie na ławkę rezerwy. Walesko za niego, Arroyo z Ketią będą rządzić w drugiej linii. Strączek, Tomasiewicz zostaje, Domański zostanie, Sitek niech jeszcze zostanie, Manu, okej, okay. Manu może Barker. Manu ostatnio nie miał dobrego meczu. Kucharczyk, Żyro, Boksal, Mukoku oczywiście wraca tutaj za AB. Zobaczymy, jak będzie i Lederman, a może zmienimy środek, zagra Lederman z Radeckim. Jestem ciekaw tej pary. Kowalika bym wrzucił na ławkę rezerwową zamiast Domańskiego. Zapraszam Was na mecz. Mam nadzieję, że przyniosą nam te zmiany 3 punkty. Jeśli obrońcy się spiszą, jeśli Wisła Płock przegra, jeśli Strączek będzie bronił dobrze i wszystko się ułoży, no to może ci piłkarze przejdą do pierwszego składu. No, każdy dostaje szansę, każdy ma swoje 5 minut, może to wykorzystać, może wykorzystać potknięcie pierwszej drużyny. No, wynik 4-0 nie był najlepszy, dlatego no, musimy dokonać zmian. Max, Otrio jeszcze zostają, bo to jakby można powiedzieć na nasze gwiazdy gdzieś tam. Domański mógł jeszcze grać w pierwszym składzie, ale chciałem zobaczyć, czy no inni zawodnicy są w stanie rozruszać tą drugą linię. Lederman, tam będziemy ułożyć pieniądze na Listkiewicza pewnie, który mam nadzieję, że do nas przyjdzie. Teraz Babić, strzał z daleka, Strączek nie musiał interweniować. Kolar, były zawodnik Wisły, ale to zawsze wspominam przy tym zawodniku. Teraz złe podanie, już zima na boiskach Ekstraklasy. Sitek, Wolski, to też dobry zawodnik. Racios, prawa strona, popatrzył, wysoko jest Sitek. Dobra piłka, ale nie przeszedł zawodnika Wisły Płock. Furman, atakują piłkarze Wisły Płock. Dobrze, Arajo wyskoczył wysoko. Lederman w końcu przy piłce. Lederman czeka tutaj na Radeckiego. Radecki, Lederman, nie. Sotirio, Lederman będzie strzelał i aj, było blisko pokonania Kamińskiego. Kamiński to jest bramkarz, którego często chyba w FIFA 20 pozyskiwałem do bramki. Solidny zawodnik. Kiedyś Liga Japońska. Naprawdę zawodnik, który ma duże możliwości. Teraz błąd Radeckiego. Arajo wraca za Babiczem. No i na razie obrońcy Stali Mielec czyszczą wszystkie podania. Lederman. Lederman, reprezentant Polski, przedziera się tutaj, zablokowany przez Chrzanowskiego.
Arajo musi pilnować teraz zawodnika z Ukrainy. Dobrze, Walesko, Lederman. Kolejny raz Lederman buduje ten atak do przodu. Sotirio. Sotirio czeka na Ledermana. Podanie do Ledermana. Lederman. A jeszcze chciał przelobować chyba bramkarza Wisły Płocka Mińskiego. Rasak. Zacięty na razie mecz. Racios wraca. Walesko. Dośrodkowanie. Arajo tutaj wyczyści. Arajo i Strączek. Łapie piłkę Strączek w rękawice bramkarskiej. Jest Lederman. Lederman. Duży spokój tego przy tym zawodniku, tylko teraz popełnia błąd. Ten spokój nie pomaga. I niestety mamy 1-0. 29 minuta. Mogliśmy się tego spodziewać. Świetne wejście Rasaka w tempo. Piękna sytuacja. Zobaczmy to jeszcze raz. Dośrodkowanie. Nie było tutaj krycia, nie było krycia. Strączek, no, sam na sam z bramkarzem z 5 metrów nie miał za dużo do powiedzenia nasz zawodnik. Sitek, Racios. No muszą przycisnąć piłkarze z Mielca. Mam nadzieję, że nie skończą kolejnego meczu z przegraną. Teraz Lederman próbuje się przeczyć, zatrzymany. Wolski już prowadzi atak Wisły Płock. No, czyżby po tych meczach mogły polecieć głowy w drużynie Stali Mielec? Strączek ratuje piłkę przed wpadnięciem do bramki. Teraz Mak wrócił do obrony na rzut rożny. Mak. Barker. Lewa strona. Czy zabierze się tutaj podanie do Walesko? Walesko dawno nie włączał się do tych akcji ofensywnych. Walesko wykłada piłkę do Sitka. Sitek i mamy 1-1. Pięknie Sitek wszedł w pole karne, strzelił bramkę. 400 minuta. Odżyły nadzieje w graczach Stali Mielec, ale ten mecz no, na razie przebiega pod dyktando Wisły Płock. Tutaj niestety nasi piłkarze nie mają zbyt dobrego zaplecza, żeby to rozkminić. Sitek. Dobrze, do Racios. Podłącza się do akcji. Widzi wychodzącego Sotirio. Racios. Jest Sitek. Piłka do Barkera. Barker. Chwila nieuwagi obrońców Wisły Płock. 405 minuta i tuż przed przerwą Barker zdobywa gola, który da może zwycięstwo, ma, może da zwycięstwo Stali Mielec. Piękne przerzucenie piłki na lewą stronę. Barker nie marnuje takiej okazji. Manu z ławki rezerwowych spogląda w stronę Barkera. Na pewno będą rozmawiać, na pewno będą analizować to. Manu może dostanie szansę w końcówce meczu, ale jest też Kowalik, jest też na ławce Mak. No, na pewno Franek Olema ból głowy. Tutaj widzę kontuzja zawodnika w środku pola. Zobaczymy, czy będzie w stanie grać dalej, czy będzie musiał zejść. Sotirio, Lederman, czeka Lederman, Barker. Jest Walesko do Barkera. Próbował tak delikatnie skierować futbolówkę do swojego zawodnika. Wallo. Teraz piłkarze Wisły Płock w natarciu. Kocyła. Kocyła za Rajo. Kocyła, Arajo. Lekkie dośrodkowanie wprost pod nogi Wolskiego. Przegrywa pojedynek Lederman w środku pola. No i teraz piłkarze Wisły Płock mają szansę na zdobycie gola. Strączek. Tutaj ta kontuzja na razie, zobaczymy. Radecki, to on był kontuzjowany, ale na razie widać, że dobrze sobie radzi. Jest Racios.
przedłużenie do Maka. Mak ma jeszcze szansę na złapanie tej futbolówki. Są szanse, wycofał, bardzo daleko wycofał do Barkera. Barker, Radecki. Radecki, jest Lederman. Lederman pali Sotirio i odsupka. Mamy gola na 3-1. 61. minuta. Zrobimy chyba zmianę. Radecki, Lederman. Może Lederman niech wejdzie Kowalik. Maka niech wejdzie Mukoko. Dobra, bramka Sotirio. Na pewno doda mu troszkę wiary w siebie. I rzeczywiście ta gra kombinacyjna pomaga zespołowi Stali Mielec. Świetnie Lederman jeszcze znalazł tutaj Sotirio w polu karnym. Mógł strzelać Radecki, widać tam było lekkie zamieszanie. Dobrze, że Sotirio w końcu wykorzystuje okazję do podwyższenia wyniku i mam nadzieję, że tutaj zmazują leciutko tą plamę, którą powstała w ostatnich spotkaniach. Barker, Sotirio, bez problemów, teraz Barker bardzo dużo ma miejsca, wycofanie piłki do Sotirio, no i niestety kontuzja Radeckiego, wrzucimy Radeckiego, niech będzie Barkok, niech to będzie zawodnik, który zmieni Radeckiego, pomimo tego, że wydaje mi się, że Radecki byłby w stanie dokończyć ten mecz, no ale nie chcemy ryzykować. Nie chcemy ryzykować kolejnej długiej kontuzji naszego zawodnika. 3-1. Arajo, Valo. Teraz muszą uważać na kolejne wejście. No i mamy 3-2. 68. minuta. Nasi obrońcy nie spisali się najlepiej przy tym wykończeniu, przy tym kryciu piłkarzy Wisły Płock. 3-2. Czy to jest dobry rewanż zawodników Stali Mielec, czy to jest po prostu mecz o przetrwanie? Ważne są 3 punkty. Mam nadzieję, że uda się dociągnąć ten wynik do końca. Barker już wychodzi z atakiem. Barker, jest Mukoku, ale tutaj Barker spokojnie zdobywa bramkę. Dzisiaj jest jego mecz. Druga bramka, 4-2. 74. minuta i on pokazuje, że Manu może w kolejnym meczu z Lechem zostać na ławce rezerwowych. Na pewno potrzebne są transfery. Napiszcie mi w komentarzach, jakich zawodników widzielibyście z drużyny Stali Mielec. Tutaj no, musimy mieć na uwadze to, że w przyszłym sezonie dostaniemy wyższy budżet. Kilku zawodników sprzedamy. Na pewno Barkok odejdzie. Tutaj ten budżet zostanie zwiększony po odejściu Barkoka o kolejne miliony i będziemy próbowali wykorzystać je jak najlepiej będziemy potrafili. Sotirio świetnie minął teraz zawodnika Wisły Płock. No niestety to ostatnie podanie do Mukoku, które powinno być tym podaniem wykańczającym, które powinno być bardziej dokładne. No nie udaje się. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Kolar, dobrze, strączek. Już uruchamia strączek Kowalika. Kowalik, pasował się Kowalik w ten zespół, świetnie gra technicznie Kowalik, dobrze, teraz przechodzi, czeka jeszcze na Mukoku, strzela Mukoku, będzie poprawiał do Sotirio, no tutaj próbują Barkok. Musi wracać za Wolskim, który teraz będzie prowadził grę Wisły Płock. Rasak, zdobywca gola. Nie ustają w tych atakach piłkarze Wisły Płock. Kolar kolejny raz dotyka futbolówki. Kowalik walczy. Złe wybicie strączka. Tym razem bramkarz nasz popełnia błąd. Babicz ucieka Raciosowi. Babicz będzie dośrodkowanie, będzie wyłożenie piłki. Strączek 4-2, 90. minuta. Jest to dobry wynik. Jest to dobry wynik dla Stali Mielec. Wygrywają, prowadzą. No, coś się dzieje. Kowalik, 3 minuty doliczył sędzia, ale zobaczcie, jak szybko. Minutę doliczył, a 3 minuty po meczu. Jest wygrana, jest radość w oczach trenera Franka Kole. Naprawdę dobrze się spisali piłkarze. No, 3 punkty cieszą. Zmazane ostatni blamasz, choć Wisła Płock atakowała, choć Wisła Płock przeważała.
No i dobra opcja Ketty. Może nie zagrali najlepszego meczu, może jeszcze trzeba nad sobą pracować, ale na pewno jest to im plus. Jest to im plus do zespołu. Są szanse na przyszłość. Zobaczmy Ligę Polską. Chciałbym przeskautować Ekstraklasa, PKO, tak. Zespół z Rakowa. Chorobodziński poszedł do Rakowa. Interesuje mnie ten zawodnik z Rumunii. Nie, bo z 33 lata to odpada Arsenicz. No jest piłkarzem, który możemy tutaj kupić. No i zobaczmy na prawą stronę. Wiktor Długosz. Chętnie przyjrzymy się. I jest Valerian Gavilla. Niech budzi do obserwacji. Soresku. 3 miliony. Ok. Zapała. Niech też zostanie przeskautowany. Gutkowski z Musolik. No tutaj ten atak jest dość mocny. Lopez Cebula. No to jest zawodnik, którego moglibyśmy kupić. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w kolejnych odcinkach Kwasogrania. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej. Zostawiajcie subskrypcję, zostawiajcie nie tylko subskrypcję, ale zostawiajcie komentarze. Budujmy ten kanał razem. Max Rubel chce odejść. Zobaczmy, jak kształtują się statystyki zawodników z Max Rubel, napastnik. No dobra, no zatrudnijmy go, przynieść do drużyny seniorskiej. Niech dostanie szansę, niech się pokaże, jeżeli jest taki dobry, to powinien coś wnieść się dla zespołu. Tutaj mamy Bengtsona, Kubiak, Musią, Simek. Zobaczymy, czy kadra juniorska, znaleźć nowe talenty, czy tu się ktoś szuka. Scout dostępny, rozpocznij scouting. Polska, oczywiście Polska, 3 miesiące szukamy. Scout dostępny, rozpocznij scouting. Teraz skąd zawodników przywieźć do naszego kraju? Może Hiszpania? Może Albania, może Chorwacja, Grecja, Turcja? A Hiszpanów bym widział w naszym składzie. Zobaczmy, co się dzieje. Jacy zawodnicy przyjdą do składu? Jacy zawodnicy będą wcieleni do drużyny? To wszystko zobaczycie w kolejnych odcinkach. Od dawna marzyłem, oczywiście. Dziękuję. Na więcej na pewno. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie się przedstawiało. Mam nadzieję, że to będzie tylko plus dla tego zawodnika. Dziękuję za oglądanie dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.